Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy na naszym warsztacie wspaniały produkt, a mianowicie twór firmy Power Vision, który nazywa się Power Egg X. Jest to fantastyczna okazja, dlatego że zbliżają się święta wielkanocne i warto poznać zalety tego jajka. Przede wszystkim, jak popatrzymy, jest to dron, który składa się również z kamery możliwej do zamontowania na statywie albo handheld, czyli kamery a la camcorder. Jest też wodoodporny, to jest jego główna cecha i te dwie cechy, wodoodporność i możliwość i wielofunkcyjność, są zdecydowanie jego mocnymi stronami. Ma jeszcze inne mocne strony w porównaniu do dronów DJI. Przede wszystkim nagrywa w 4K w 60 klatkach na sekundę, co w tej chwili jedynie Phantom nam zapewnia, Phantom 4 Pro. 30 minut lotu, 3,5 godziny pracy jako kamera. Loty do 10 metrów na sekundę, sztuczna inteligencja, rozpoznawanie twarzy, a także, wiadomo, stabilizacja trzyosiowa i możliwość nagrywania zdalnie głosu w ramach jednego pliku, wodoodporność. Cecha wodoodporności jest tą główną cechą, która wyróżnia jajko. I teraz widzimy, jak wygląda to pudełko. Pięknie wykonane pudełko, gdzie mamy już wgląd na to, co jest w środku. Spróbujmy w takim razie zobaczyć, jak to wygląda. Po wyciągnięciu z opakowania pojawia nam się fantastyczne pudełko, fantastyczne opakowanie. Przypomina nam to trochę tą skrzynkę z Phantoma 4, ale jest zdecydowanie mniejsza. I te uchwyty są charakterystyczne i rzepy spinające. Tak? Tu jest nawet rysunek, można zobaczyć, w którą stronę otwiera się pudełko, tym mniejszym końcem na dół. I teraz po otwarciu od razu widzimy kształt jajka. Genialnie to wygląda, jeżeli chodzi o samo otwarcie. I widzimy też, że tutaj mamy przegródkę na dokumentację. Przypomina mi to trochę złoty przycisk czy srebrny przycisk YouTube'a. Właśnie wygląda to bardzo ładnie. Dalej mamy zdjęcie tego kartonu głównego. I tutaj na odwrocie pojawia nam się już zawartość opakowania. Widzimy, co jest w środku, jakie elementy są w środku dostępne w ramach dostawy, i to genialnie jest faktycznie pokazane pod tym kątem, że od razu można zorientować się, z czym mamy do czynienia. Główne opakowanie składa się z czterech części. Podstawowe części to kontroler, jajko, akcesoria i ramiona. To wszystko jest fantastycznie składowane. Każdy element ma swoje miejsce i każdy element tutaj widzimy jest oddzielnie pakowany i możemy go, dostęp do niego jest bardzo łatwy. Przejdźmy może przede wszystkim do ramion. Ramiona są zdejmowane, mają tutaj konektory. Rozkładają się, widać, poprzez mechanizm sprężynowy. Śmigła są bardzo dużej średnicy. To widać, że śmigła faktycznie są no 1,5 razy większe w stosunku do Mavica Air. Silniki nie są brandowane, nie są opisane ich moce i widać, że mechanizm mocowania śmigieł to wkrętak. Na dole mamy konektory i sloty do połączenia już bezpośrednio z korpusem. Kolejny element tej układanki to jest kontroler, wykonany bardzo ładnie. Jest ciężki, faktycznie sprawia wrażenie bardzo solidnego. Ma też izolowane te części wodoodporne gimbale. Anteny rozkładane są podobnie jak w Mavicu. Natomiast to, co jest zdecydowanie lepsze, to jest uchwyt telefonu. Faktycznie pod tym kątem jest tu zdecydowanie lepiej, dlatego że można ustawić odległość od nas. Telefon jest wyżej i też można regulować już sam kąt tego położenia tego telefonu w uchwycie. Natomiast to, co jest istotne, tutaj nie zamontujemy tabletu i widać, że nie wszystkie telefony też się mieszczą w tej przegródce, w tym uchwycie. Także trzeba zwrócić uwagę i sprawdzić, jakie telefony są kompatybilne z tym uchwytem, bo jak widać nie wszystkie. To, co jest też ciekawe, tutaj bezpośrednio pod uchwytem, jeżeli go rozłożymy, mamy możliwość przełączania w tryby, tryb E, czyli Easy, tryb N, czyli Normal i P, Professional.
Tak to wygląda. To są te trzy tryby: Easy, Normal i Professional. Następna rzecz, opisane są klawisze. Te klawisze są prawie niewidoczne z pozycji górnej, ale one są doskonale widoczne tutaj z boku. Klawisz włączenia, klawisz powrotu, powrót do domu i pauza. Kontroler po włączeniu ma piękne zielone światełka, zielone LEDy. On w tej chwili sygnalizuje pewnie proces parowania, przygotowania. Tutaj mamy slot micro USB od dołu. Anteny składają się podobnie jak w Mavicach, też na zasadzie kliknięcia. U góry mamy przyciski wykonywania zdjęć i przycisk nagrywania. A tutaj mamy pokrętło regulacji kąta ustawienia kamery, czyli sterujemy gimbalem, tak zwany pitch, gimbal pitch. A tu jest też gniazdo USB klasyczne. Z tyłu jest otwór wentylacyjny. Wydaje się być mniejszy niż jest faktycznie w rzeczywistości, ale jest bardzo solidnie wykonany i co się chwali, jest to patent firmy czy produkt firmy Power Vision. Nie jest to rozwiązane zaciągnięte od producentów, dostawców trzecich. Uchwyt można podnieść bardzo wysoko i telefon może być dużo wyżej. Praktycznie podobny układ jak na przykład w kontrolerze z Phantoma. Trzecim elementem są akcesoria. Całe pudełko z akcesoriami. Patrzmy, co tutaj jest w środku. Kabel zasilający, klasyczny. Tutaj mamy też ładowarkę akumulatora, baterii. I są też kable połączeniowe. Ładowarka ma dwa gniazda USB do ładowania na przykład telefonu i gniazdo klasyczne do ładowania baterii. Kable, które stanowią przejście z USB na micro USB, USB typu C albo na Lightning. Mamy trzy opcje do połączenia urządzenia mobilnego. Zostaje nam właściwie już sama esencja, czyli jajko. To jest to, czym zajmiemy się w tej chwili. Jajko wygląda bardzo solidnie. Jest stosunkowo nieduże. Mogłoby się wydawać, że jest to duży dron, jeżeli chodzi o samą esencję, sam korpus. Ale jak popatrzymy, mniej więcej to jest wielkości dłoni męskiej. To, co jest też charakterystyczne od góry, widać, że jest tutaj przycisk włączenia i diody, które pokazują nam stan naładowania. W tej chwili widać, że bateria jest naładowana w pełni. Jajko ma też swoje charakterystyczne szwy, widać w których miejscach się składa. Ma też tutaj swoje logo i to właściwie tyle oprócz tego jednego uchwytu. I w tym momencie pozostaje nam ta dolna część, odkryta zostaje dolna część jajka. Widać tutaj kamery i sondy, czyli system VPS, wizyjny system ten dolny. Mamy tutaj kamerę wraz z gimbalem, ona jest zablokowana poprzez blokadę właśnie gimbala, charakterystyczną. To, co tutaj jeszcze można dostrzec, to jest system Obstacle Avoidance, czyli unikamy przeszkód. Świetnie, widać tutaj też boczne sloty, do których wpina się ramiona lub też akcesoria, takie jak na przykład uchwyt do camcordera, opaska do camcordera czy uchwyt na mocowanie na statyw. Są tutaj też z boku takie dwa zatrzaski, które gdy naciśniemy razem, tak, to widać, że otwiera nam się już ten port, już ten sam przedział baterii i mamy dostęp do baterii. Bateria jest podobna do baterii stosowanych w Mavicach. Właściwie tutaj nie ma blokady, tylko ona nam wchodzi dość ładnie w ten sposób. Czyli jeżeli wkładamy, to do przodu pochylamy i zaciskamy. Bardzo ładnie to ze sobą pasuje, to tworzywo faktycznie jest wyższej klasy. Są tutaj widoczne też porty połączeniowe do ramion. Slot karty pamięci i tabliczka znamionowa, ta naklejka znamionowa znajdują się tutaj na dole pod baterią. Spróbujmy zamocować kartę pamięci. Tak, ma tutaj blokadę. Faktycznie karta pamięci wchodzi w to miejsce. 11.4, czyli mamy do dyspozycji baterię 3S, trzycelową o pojemności 3800 mAh. Bateria jest w tej chwili naładowana,
ale widać, że do ładowania należy ją zapewne wyjąć. Tu mamy USB typu C, tu mamy gniazdo serwisowe zapewne. Wygląda to na mikro USB, czy mini USB. Mhm. Popatrzmy teraz na kamerę. Blokadę gimbala zdejmuje się poprzez naciśnięcie z obu stron. Trzeba to dość pewnie chwycić. I mamy tutaj uwolnioną kamerę. Kamera sprawia wrażenie dość solidne. Na gimbalu trzyosiowym stabilizowana jest. I kamera wygląda na taką, która jest przede wszystkim jasna i dość solidnie wykonana. Przypomina mi kamerę od Mavica Zoom. Zakres ruchomości jest dosyć spory. 15 stopni do góry, 20 stopni do góry i na dół 90 stopni zapewne. Świetnie. Spróbujmy w takim razie w tej chwili rozłożyć całe jajko tak, jakbyśmy chcieli przygotować do naszego pierwszego lotu. Zobaczymy, ile nam to zajmie, jak się rozkłada, czy to jest działanie intuicyjne i tak dalej, i tak dalej. Bateria jest na swoim miejscu, kartę pamięci wkładałem ostatnio. W takim razie zobaczmy, jak wyglądają same ramiona. Konektory są zlokalizowane w jedną stronę, czyli nie sposób się pomylić. Wkładamy w ten sposób. Tu nie ma żadnego kliknięcia. Jest po prostu włożenie do slotu tych ramion. Wygląda też ok. Gra. W tym momencie zakładamy pokrywę górną. A tutaj na dole otwieramy nasze przedłużenia nóżek, nasze podwozie. To, co trzeba zrobić jedynie w tym momencie, to jest zdjęcie blokady gimbala. Zanim to jajko będzie włączone, to ja bym jeszcze zdjął śmigła. Możemy włączyć w takim razie kontroler. Mamy kalibrację gimbala. Teraz pozostaje nam tylko zainstalować aplikację i podziałać już z samą aplikacją Power Vision. To, co możemy zrobić na tym etapie, to jeszcze obejrzeć akcesoria montażowe, które są w pakiecie Wizard. Jest to pakiet akcesoriów, które służą nam do integracji jaja do środowiska wodnego. Popatrzmy w takim razie, jak my będziemy to obsługiwać. Co jest w środku też. Osłona umożliwia nam pracę jajka i loty podczas deszczy i śniegu, opadów śniegu. Zabezpiecza nas też przed działaniem strumieni wodnych. Nie jest to osłona wodoszczelna, zanurzeniowa. To trzeba być tutaj tego świadomym na pewno. Natomiast ma bardzo ciekawą konstrukcję, a mianowicie składa się ona z trzech klamer zaczepów. Jeden zaczep mały na górze i dwa po bokach. Mamy otwory też tutaj z izolacją, otwory z uszczelnieniem na ramiona. W przedniej części jest szybka, przez którą wykonywane są zdjęcia, a także ujęcia filmowe. Są też zaślepki na system wizyjny, czyli widać, że obstacle avoidance nie będzie działał w tym przypadku osłony wodoszczelnej tutaj. Mamy też radiator, odprowadzenie ciepła w tej części i dwie membrany pewnie do wymiany powietrza w dolnej części. Trzeba uważać na osłonę, żeby jej nie porysować, bo faktycznie może to być kłopotliwe. I sama uszczelka, tutaj połączenie jajka jest tutaj wyłożone uszczelką silikonową. Dlatego trzeba pamiętać o tym, żeby przechowywać ją w takich miejscach i tak eksploatować, żebyśmy tutaj nie mieli ziaren piasku, brudu, kurzu i tego typu zanieczyszczeń. Dość ciasno i ładnie pasuje to jajko.
spróbujmy górę docisnąć. I teraz dociśniemy sobie dół. Tak. Świetnie. Nasze jajko jest w tym momencie wodoszczelne. Popatrzmy, jak wyglądają płozy. Są bardzo lekkie i mają też części velcro do zabezpieczenia. Świetnie. Otwory są w kształcie litery D. Spróbujmy w takim razie dopasować płozę. Ma tutaj przód pokazany. Czyli ta powinna być z lewej strony faktycznie. Spróbujmy ją zabezpieczyć jeszcze tą taśmą velcro. Jest ona bardzo szeroka. Świetnie. Dobrze. Tak wygląda jajo już z płozami. Wygląda dość solidnie i sprawia wrażenie faktycznie mnie jaja, które da radę sobie na wodzie. Żeby się przewrócić, trzeba by siły naprawdę dużej. Środek ciężkości w tym jajku jest położony bardzo nisko, dlatego żeby przewrócić je na bok, oj, to musielibyśmy mieć falę, praktycznie sztormową pogodę. Przy spokojnej wodzie jajo jest praktycznie niezatapialne. I to jest cały zestaw, który mamy. Zobaczmy jeszcze, jakie tutaj są akcesoria. Pierwsze akcesorium, które jest bardzo ciekawe, to jest strap do trzymania w ręku. Tu widzimy, że jest napis Power Vision w ten sposób, czyli zgodnie z tym, jak jest napis położony tutaj, Power Vision. Natomiast z drugiej strony będzie zaślepka. Tak wygląda wersja naszego jaja jako wersja pracująca, jako camcorder. Mocowanie na statyw pasuje nam do lewej strony, ale w tym momencie nie pasuje nam ta zaślepka, czyli jajo pozostaje bez zaślepki. Świetnie, i tak wygląda jajo na statywie. Środek ciężkości jest trochę przesunięty, trzeba uważać. I to jest cały setup, jeżeli chodzi o Power Egg, przynajmniej to, co ja w tej chwili mogłem zrobić. W następnych częściach spróbujemy polatać i spróbujemy też już tą funkcjonalność pokazać samego jaja. To jest tyle na teraz. Bardzo Was proszę też o komentarze, co pokazać w tych filmach i co chcielibyście zobaczyć, jakie cechy poznać właśnie Power Egg marki Power Vision. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.